Wiecie co, ja kiedyś myślałam, że trzeba się ulepić ze wszystkiego, co najlepsze. Że dostanę jakieś takie nowe kredki, nową plastelinę i będę mogła wszystko absolutnie zmienić, po prostu obudzę się i będę zupełnie inna. I może też w tamtym życiu bym miała czysty piekarnik w środku. A potem się okazało, że tak nie jest. I w ogóle ten moment, kiedy to się okazało, był super. Bo ja się składam głównie z deficytów. Nie wiem jak wy. To z takich deficytów oraz rzeczy z lat 80. i z lat 90. I one są chyba we mnie najsilniejsze. Znaczy mam pewnie jakąś jeszcze bioniczną rękę do tego wszystkiego, którą zdobyłam w walce na śmierć sama ze sobą i na terapii. I ona też się bardzo mocno czasem przydaje. Natomiast generalnie w mojej głowie te lata 80. i 90. to jest jakaś rzecz najmocniejsza. Pamiętacie, jak się miało tutaj w okolicach Mostka siniaka od kluczy? Tak, jestem jednym z tych dzieci, które nosiło szyję na kluczach, klucze na szyi. I wracało się samemu ze szkoły, trzeba było sobie odgrzać obiad. Pamiętam na przykład taki wyrzut sumienia. Miałam, nie wiem, z 9 lat. I strasznie zazdrościłam Izie, że to jej mama umarła, a nie moja. Ponieważ moja najlepsza przyjaciółka Ania dostała wtedy przykaz od rodziców, że ma się zacząć przyjaźnić z Izą, bo Iza była biedna, a ja zostałam sama. I naprawdę miałam taką myśl w sobie jako dziecko. I że jestem potem. Pamiętam, jak Alicja mi dała pierścionek przyjaźni i potem powiedziała, że jak zabiję jakąś mrówkę, to ten pierścionek mi zabierze, więc oczywiście musiałam zabić tę mrówkę, bo to było wyzwanie, prawda? Jak mogłam jej nie zabić, skoro Alicja tak powiedziała. Pamiętam zapach hydroforu przed blokiem, pamiętam trzepak, pamiętam w ogóle, wiecie, ten taki cały układ, że się siadało na górze, nogami się schodziło, potem człowiek robił fikołka do przodu i jak nie zemdlał, jak walnął głową w beton, to naprawdę było całkiem nieźle. I pamiętam też, jak kiedyś przybiegłam, jakoś byłam strasznie wkurzona z podwórka. Moja babcia smażyła naleśniki. I taka kubka, słuchajcie, była tutaj, nie wiem, ze 30 było przynajmniej. I ja byłam jakaś wściekła, bo się pokłóciłam z kimś, mianem włożyłam tak palce, robiąc dziurę w tych 30 naleśnikach i zapytałam, co to jest chuj? I moja babcia powiedziała, że to jest straszny nieporządek. Nigdy zresztą z nią nie wytłumaczyłam tej kwestii, bo wydaje mi się, że to nie do końca tak jest. Ale wbrew pozorom, moim największym deficytem wcale nie była sytuacja nieznajomości słowa chuj, ale jakaś taka ogromna potrzeba bycia dla kogoś na pierwszym miejscu. Jako, że tata miał nową rodzinę, no dla niego na pierwszym miejscu nie byłam. Natomiast jeżeli chodzi o mamę, to ja wtedy w ogóle nie rozumiałam rzeczywistości. To znaczy ja wyjeżdżałam na przykład na wakacje z babcią albo z wujkiem i z ciocią i sobie myślałam, a moja mama z nami nie jest, więc mnie nie wybrała, więc to jest fatalne, bo nie zdawałam sobie sprawy z tego, że ona właśnie wzięła pracę na trzeci etat, żeby nas utrzymać, nie? Ale czułam się niewybrana. I mam wrażenie, że zmarnowałam cholernie dużo czasu w życiu dorosłym na to, żeby ktoś mnie tak pokochał bezwarunkowo. Wiecie o co chodzi? Żeby być nareszcie dla kogoś na pierwszym miejscu. No i tu dochodzimy do tego pierwszego zdania. Jak sobie zdałam sprawę z tego, że tak nie będzie, że absolutnie dla nikogo w tym momencie w dorosłym życiu nie będę już na pierwszym miejscu, bo to jest sytuacja, którą robią rodzice, to był najlepszy moment. Bo zrozumiałam, że jedyna osoba, która może mi taką bezwarunkową miłość dać, że jedyna osoba, dla której będę na pierwszym miejscu, stoi tutaj, ze sztućcami w rękach. Tylko ja mogę sobie to dać. Nie znajdę tego nigdzie. Jeżeli będę szukała tego u partnera, to ja go po prostu całkowicie tym moim oczekiwaniem zmiażdżę. I wiecie co, to jest super. Dlatego, że w momencie, kiedy sobie z tego zdacie sprawę, macie szansę, kurde, coś zrobić ze swoim życiem. Nagle się okazuje, że te wszystkie deficyty są naprawdę ekstra. Przecież jeżeli mieliście, nie wiem, jakiś kompleks w dzieciństwie, to bardzo często przekuliście to na, nie wiem, jakąś super pasję. Chcieliście coś pokazać światu. Albo umiecie się opiekować innymi, umiecie reagować w różnych sytuacjach. Deficyty wcale nie są złe, są całkiem okej. Oczywiście w zależności od tego, czy je zaakceptujemy i czy coś z nimi zrobimy. A da się, serio. Idę jeszcze tutaj i możesz mnie pokazać przez szybę. I chowam się.